Naszym gościem jest dzisiaj pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Witam serdecznie panie ministrze. Kłaniam się panie redaktor, dzień dobry państwu, pozdrawiam wszystkich rodaków na świecie. Panie ministrze, objął pan swoje stanowisko dwa miesiące temu. Proszę powiedzieć, jakie względy zadecydowały o utworzeniu Urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii? Jaka jest pana rola i zadania w Radzie Ministrów? To jest decyzja oczywiście pana premiera Morawieckiego, ale też całej Rady Ministrów, bo stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii Polaków za granicą powstało w wyniku Uchwały Rady Ministrów. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że Polonia dla naszego rządu jest bardzo ważna, istotna i to nie tylko te ostatnie cztery lata, za, którą, za którymi przemawiają czyny, nie słowa, tylko konkrety, m.in. <laughs> ponad podwojenie wydatków na, na, na Polaków. Przypomnę, w 2015 roku. Na Polaków za granicą na Polonię wydawaliśmy 53 miliony, a poprzedni rząd PO-PSL wydał 53 miliony, my w tym roku wydajemy 110 milionów, więc suma rośnie w sposób naprawdę spektakularny. Ale też podsumowując te cztery lata, to między innymi nowelizacja ustawy o karcie Polaka, nowelizacja, która po pierwsze umożliwia obok dotychczasowych przywilejów dla posiadacza karty polaka umożliwia osiedlenie się w Polsce, zamieszkanie w Polsce, nawet są nawet na to środki, ale także zdobycie dość szybko polskiego obywatelstwa. Potem nastąpiła druga nowelizacja za naszych rządów, jeszcze bardziej rozszerzająca propozycję naszych rodaków za granicą. Mianowicie karta polaka będzie propozycją już na cały Świat, więc wszyscy rodacy na świecie będą mogli o nią wystąpić. Wszyscy ci, którzy nie mają możliwości zdobycia, odzyskania polskiego obywatelstwa, są takie miejsca na świecie. Najpierw yy, karta, przypomnę, była adresowana do rodaków w dawnym Związku Sowieckim. Z różnych względów historycznych trudno tam odzyskać obywatelstwo polskie, ale też w wyniku aktualnych. Sytuacji różnych wydarzeń politycznych, państwowych nie można mieć podwójnego obywatelstwa. Więc stąd propozycja karty Polaka, więc tego dokumentu uznającego przynależność do narodu polskiego. Ale my naszą propozycję kierujemy także do innych miejsc na świecie dzięki naszej nowelizacji sprzed kilku miesięcy, między innymi do ponad dwumilionowej społeczności Polaków w Brazylii. W Argentynie, Ameryce Południowej. Tam ci ludzie no, bezpowrotnie yy, stracili możliwość udokumentowania obywatelstwa polskiego z różnych przyczyn. Między innymi z yy, tego powodu, że wyjeżdżali jeszcze w połowie XIX wieku, na początku XX wieku, a więc w okresie kiedy byliśmy pod zaborami. Nie było niepodległego państwa polskiego, które wydawał te, tego typu dokument, jakim jest obywatelstwo polskie. Właśnie powiedzmy też, panie ministrze, że niedawno byliśmy świadkami pierwszego wręczenia tak. kart Polaka przedstawicielom Polonii w Ameryce Łacińskiej podczas tej uroczystości. Podkreślał pan, że ma ona charakter historyczny. Tak. To jest pierwsze tego typu otwarcie się narodaków z Ameryki Południowej. Części naszym słuchaczom Ameryka Południowa nie kojarzy się z Polakami, Polonią. Otóż Brazylia jest drugim po Stanach Zjednoczonych krajem świata, gdzie mamy największą mniejszość polską. Skala migracji w drugiej połowie XIX wieku, na przełomie wieków xix i XX, była gigantyczna. Tam mamy ponad 2 miliony osób pochodzenia polskiego, niemała ich część, mimo że już z językiem po sześciu pokoleniach jest problem. Niemała część absolutnie utożsamia się ze swoimi polskimi korzeniami, kultywuje polską kulturę, tradycję, mimo że w Brazylii, zwłaszcza po II wojnie światowej, w okresie różnych hunt, było to bardzo trudne. Te hunty nie widziały dobrze jakichkolwiek mniejszości na, narodowych, i my w sposób konkretny, otwieramy się na naszych rodaków w Brazylii. Będziemy chcieli tam mocno zainwestować w edukację i będziemy chcieli jednoznacznie otworzyć drzwi dla rodaków także z Ameryki Południowej. Filozofią naszego rządu jest to, żeby w pierwszej kolejności do Polski, a Polska zaczyna mieć problemy demograficzne takie jakie są w Europie Zachodniej już od dawna. Aby w pierwszej kolejności mogli tu przyjeżdżać Polacy z zagranicy, ze wschodu, z innych części świata. To jest ich ojczyzna i oni tu powinni mieć pierwszeństwo. My wyciągamy wnioski z błędów innych krajów. Mądre osoby uczą się na błędach innych, i Francja, Niemcy kraje silne, poważne. Które w latach 70. otworzyły się na migrację z różnych innych kręgów cywilizacyjnych, zaprosiły osoby nie mające nic wspólnego z ich krajami w tym wymiarze kulturowym, religijnym, cywilizacyjnym. No to się nie udało. Możemy to dzisiaj jednoznacznie powiedzieć. Jeżeli to się nie udało tak silnym i poważnym krajom jak Niemcy, Francja, to, to nie może się udać w Polsce, więc decyzja naszego rządu, żeby postawić na Osoby polskiego pochodzenia, które choćby emocjonalnie utożsamiają się z polskością, jest decyzją dużo lepiej przemyślaną. Ich oni sami, ale już na pewno ich dzieci w pełni z, nie tylko zintegrują się, ale zasymilują się, z, bo będą już w pełni Polakami, których nie będziemy w stanie w przedszkolu czy gdzieś rozróżnić. Może ci Brazylijscy po kilku tam mieszankach już będą troszkę. Troszkę uroda pewnie będą jeszcze piękne jakieś dziewczęta czy, czy chłopcy z jakimiś indiańskimi, ale, ale no ważne jest prawda, dla każdego z nas, co, co, w sercu, co w sercu. Więc to jest pierwsza rzecz, jaką nasz rząd zrobił. Repatriacja, dodajmy potrojenie po nowelizacji ustawy z 2017 roku ilości przyjeżdżających Polaków z dawnej azjatyckiej części Związku Sowieckiego. Ale. Propozycje naszego rządu yy, to także Polonina Legitymacja Szkolna to inicjatywa pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zaproponował, aby każdemu polskiemu dziecku, gdziekolwiek się ono uczy na świecie, nawet jeżeli się uczy kilka godzin w tygodniu w tak zwanych sobotnich szkółkach, słuchający nas rodacy doskonale wiedzą o co chodzi, to dziecko, jeśli szkółka jest zarejestrowana, w konsulacie, to dziecko otrzymuje od państwa polskiego za pośrednictwem konsulatu legitymację szkolną polskiego ucznia, polskiego ucznia polonijnego, tak samo zresztą nauczyciele w tej szkole. I to oznacza, że to dziecko po przyjeździe do Polski, na przykład do dziadków, jeżeli mówimy tutaj o radakach, którzy niedawno wyjechali z naszego kraju, czy do jakiejś rodziny, czy nawet szukając korzeni przodków. Ma te same przywileje co dziecko uczące się w polskiej szkole w Polsce. Czyli no, wszyscy znamy, to prawda, te zniżki na przejazd z komunikacją, do, na wejście do teatru, do muzeum, do Parku Narodowego. Zależy nam na tym, żeby dziecku pokazać, że ich ojczyzna na to dziecko czeka i że ono się tutaj może dobrze czuć jak u siebie. Taki jest nasz zamysł. Ale chcemy też powiedzieć, dziękuję. Nauczycielom polonijnym, ale też wspaniałym rodzicom, którzy płacą często najwyższą cenę, bo znam wiele przypadków, że rodzice dowożą dziecko do szkółki sobotniej rano, czyli no perspektywa iluś lat wstawania rano w sobotę, no uśmiechamy się, ale, ale to jest jakieś poświęcenie dla Polski, dla polskości. No i taki rodzic często, jeżeli pokonuje samochodem dużą, długą drogę, dłuższy odcinek, no to musi po prostu kilka godzin czekać. I to oznacza, że wszystkie inne dzieci mają wolną sobotę, a nasze dziecko jest w szkole, więc trzeba je jeszcze przekonać, negocjować i tak dalej. Ale wszyscy inni rodzice mają czas na odpoczynek po ciężkiej pracy w sobotę, a my rano wstajemy, żeby zawieźć nasze dziecko do szkoły i później czekamy ileś godzin, i tak dalej. To jest poświęcenie. To jest wybór polskości i pewna konsekwencja z tym y, związana. To oznacza, co to oznacza, że Polskość jest dla nas ważna, że jesteśmy gotowi na, na pewne poświęcenia. Państwo polskie, i tu wspaniała inicjatywa pana prezydenta Dudy, mówi: dziękuję. Choćby dając dokument z orzełkiem legitymację szkolną. Y, jest to jest to pewna pomoc, przywilej, ale to przede wszystkim jest podziękowanie za, za służbę ojczyźnie, za wychowanie kolejnych pokoleń rodaków za granicą, świadomych swojej, swojej polskości. Decyzja Rady Ministrów o powołaniu pełnomocnika jest wpisującym się w ten ciąg działaniem. Zależy nam na tym, żeby Polonię, Polaków za granicą potraktować w sposób poważny, partnerski. Polonia, Polacy za granicą nigdy nie powinni być już Kłopotem dla Polski, petentem Polski, jak to bywało niekiedy w tym ostatnim trzydziestoleciu, ma być ważnym partnerem, z którym to chcemy dla ojczyzny, dla Polski robić ważne rzeczy. Chcemy wpisać Polonię w politykę zagraniczną państwa polskiego, żeby to był element szerokiej myśli w polityce zagranicznej państwa polskiego, a nie jakieś tam pojedyncze ingerencje. Pomocowe, zabawianie to też, ale w ramach szerszej myśli, co chcemy przez tą politykę osiągnąć dla państwa polskiego. Stąd pomysł powołania pełnomocnika, powołania pełnomocnika w bardzo prestiżowym miejscu i bardzo pomagającym w koordynacji działań, to znaczy w kancelarii premiera, bezpośrednio przy premierze Morawieckim. Oczywiście zadania polonijne są rozdzielone w kilku resortach. Mamy tą pulę wsparcia dla organizacji polonijnych, która dotychczas była w Senacie, teraz właśnie pod pełnomocnika przeszła. Pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, ale, ale oprócz tego mamy bardzo dużą pulę w Ministerstwie Edukacji Narodowej związaną z szkolnictwem polonijnym. No nie musimy słuchaczom mówić, jak istotne w działalności polonijnej jest szkolnictwo. Mamy niemałą pulę w Ministerstwie Kultury i dziedzictwa narodowego, małą pulę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Teraz będzie bardzo ciekawy program związany z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I to jest coś, co oczywiście oczywista jest współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. O, o tym nawet nie, nie, nie wspomniałem, bo to myślę, że dla każdego jest, jest jasne. I pełnomocnik będzie też ja mam taką wizję, żeby był też pomocą i ambasadorem dla organizacji polonijnych, w tym aby pomagać im w funkcjonowaniu wokół tych licznych resortów i miejsc. Będziemy chcieli wznowić działanie międzyresortowego zespołu do spraw polonii, a więc pełnomocnik będzie zwoływał. Ministrów, wiceministrów odpowiedzialnych w tych resortach za działania polonijne i będziemy starali, starali się koordynować nasze działania, żeby one nie były obok siebie, że, a już nie daj Boże, żeby one się nie wykluczały nawzajem, tylko żeby one były pewnym komplementarnym ciałem. Wspomniał pan, panie ministrze, o tym, że właśnie planowane jest przeniesienie środków przeznaczonych tak. na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą z budżetu kancelarii Senatu do budżetów między innymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powiedzmy, jaka była intencja tej decyzji, bo budzi ona wiele obaw Polonii? Tak. Przede wszystkim koordynacja działań. To znaczy, jeśli chcemy działać rządowo, jeżeli chcemy politykę polonijną w sposób na poważnie włączyć politykę państwa w politykę zagraniczną państwa, to narzędzia muszą być w rządzie pod premierem. Dodajmy jeszcze sprawy polityczne. To jest przykre, bo ja zazwyczaj apeluję, żebyśmy tych rywalizacji międzypartyjnych nie, nie mieszali w politykę ale no niestety to czasem jest y, y, niezbędne. Y, abstrahując od tego, że te wszystkie rzeczy, które wymieniłem i repatriację, i nowelizację ustawy o karcie Polaka, legitymację polonijną, y, czy choćby stworzenie dla Polaków na Wileńszczyźnie możliwości oglądania y, mediów publicznych, telewizji publicznej, przypomnę, Dzięki naszym negocjacjom, naszego rządu ze stroną litewską udało się wynegocjować, aby w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, a więc tej dostępnej dla każdego obywatela za darmo, mieszkańcy Wileńszczyzna, a więc tego skupiska naszych rodaków na Litwie, mieli możliwość bezpłatnego oglądania w ramach naziemnej telewizji litewskiej, naziemnej telewizji cyfrowej kanałów TVP Historia, TVP Info i TVP Polonia połączone z nowym kanałem TVP Wilno również jest to sukces naszego rządu absolutnie dotykający w tym pozytywnym słowa znaczeniu naszych rodaków za granicą to są konkrety które nasz rząd zrobił podwojenie pieniędzy na wydatki polonijne to też jest konkret więc Rywalizacja y, y, czy opozycja totalna, czy my, to jest też rywalizacja o to, czy Polonia będzie traktowana w sposób poważny, czy nie, no bo jeżeli żadnych tego typu dokonań przez 8 lat tamta władza nie miała, plus zmniejszyła jeszcze wydatki na Polonię z sie, y, 70 kilku milionów do 50 kilku, a my zwiększyliśmy do 110, no to jest. Konkretny owoc tego, w jaki sposób Polonia jest traktowana przez nasz rząd, a przez tamte rządy, ale najbardziej niepokoi nas to, że Senat po prostu miał pomysł na prowadzenie alternatywnej polityki zagranicznej. Obawy były w związku z tym, że polityka polonina mogłaby być w tą rywalizację. Wpisana. My chcemy ochronić Polonię. Uważamy, że działacze Polonii nie muszą się opowiadać za tą czy inną partią. Oni powinni być od tego wolni. Ja zawsze powtarzam taki może przykład bardziej sportowy, że w Polsce ekscytujemy się rywalizacją drużyny piłkarskiej Legia Warszawa, nie wiem, na przykład z Lechem Poznań, czy z jakąś drużyną łódzką, czy krakowską. I to jest naturalne w naszej rodzinie. Natomiast za granicą tego typu rywalizacji, konfliktów nie powinno być i wszyscy powinni kibicować razem grającym i z Legii, i z Lecha, i z Krakowa, i z Łodzi reprezentantom, którzy wspólnie grają w drużynie narodowej. Znaczy, za granicą spory PiS-PO nie powinny mieć miejsca. Za granicą, dlatego nas to gorszyło, jak ci działacze yy, opozycji totalnej jeździli nie wiem, do Parlamentu Europejskiego i na nas skarżyli i wzywali do. Tu w Polonii tego ma nie być, chcemy to uchronić. Ona powinna mieć komfort działania bez deklaracji, czy jest za tym, czy za tym. I, yy, i stąd my, yy, senatowi, który, który miał ambicje prowadzenia jakiejś alternatywnej polityki zagranicznej wobec polskiego rządu, przypomnę, Konstytucja jednoznacznie wskazuje, że to polski rząd prowadzi politykę zagraniczną, a inne organy jedynie mu w tym pomagają a nie prowadzą alternatywnej wobec, wobec niego, no to, to yy, my chci chcieliśmy to środowisko yy, uchronić i stąd yy, yy, dwie pieczenie na jednym ogniu, a no? chronimy przed yy, zakusami takimi rywalizacji międzypartyjnej, ale dwa, wpisujemy w głęboką politykę zagraniczną. Yy, od razu mówię do wszystkich słuchających nas organizacji polonijnych, bez obaw, Powtórki z 2012 roku nie będzie. Dla mnie zorientowanych mówię, że wtedy, kiedy minister Sikorski też zabierał pieniądze z Senatu do MSZ-u, nastąpiły ogromne opóźnienia w wydawaniu pieniędzy, w przekazywaniu pieniędzy środowiskom polonijnym. Upadło wiele redakcji, bo tutaj najbardziej ucierpiały media polonijne. Czy możemy zapewnić panie Minister, że teraz nie tak. będzie tego chaosu? Pani panie redaktor, tak. zapewniam na antenie Polskiego Radia, że tego chaosu nie będzie. Jesteśmy w, w trakcie rozmów z największymi organizacjami przekazującymi pieniądze dla Polonii, a więc z Rządową Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, ale też ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska i z Fundacją Wolność i Demokracja. I będziemy już wypracowaliśmy takie yy, narzędzia, że będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby to przekazanie środków yy, nastąpiło w najdelikatniejszej możliwej formie. I yy, yy, tak też będzie. Yy. A federalnie, panie ministrze, możemy spodziewać się, że te pieniądze dla organizacji polonijnych tak. będą przekazane? One by były i tak przekazane dużo później, nawet gdyby zostały w Senacie, bo... Warto też naszym słuchaczom podkreślić, że przekazanie środków, rozpoczęcie procedury jest możliwe po podpisaniu budżetu, po zakończeniu procedury budżetowej. I przykładowo, w roku, rok temu, w roku 2019, budżet był podpisany 31 stycznia, w 2018 30 stycznia, w 2017 13 stycznia. A w tym roku, pewnie na przełomie marca i kwietnia, budżet jest dużo później. Nie chcę tutaj się wyzłośliwiać, że między innymi dlatego, że Senat bardzo długo nad nim pracuje i bardzo długo nawet czekał, zanim się tym, do tego budżetu odniósł, maksymalną ilość dni. Ale no, jest jak jest i budżet będzie przyjęty na poziomie, na przełomie marca i kwietnia. Ale my zrobimy tak, żeby mimo to, mimo tego, że budżet jest y, przyjęty tak późno, y, nie z naszej winy, y, no, działaniem pełnomocnika zrobimy tak, żeby y, pieniądze były wypłacone, przekazane przynajmniej na te najbardziej niezbędne projekty związane z mediami polonijnymi y, w rekordowym tempie od podpisania budżetu. Rekordowym tempie, znaczy będziemy świadkami pobicia rekordu prawdopodobnie dzięki naszym staraniom, także bez obaw yy, będzie to przekazane bardzo płynnie i korzystnie. I chciałam zapytać jeszcze na koniec, panie ministrze, czy rząd będzie wspierał także powroty Polaków z emigracji? Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung zauważył w tych dniach, że po raz pierwszy od dziesięcioleci więcej Polaków wraca do ojczyzny niż emigruje. Bardzo chwali też polski rząd. Jako powód gazeta wymienia dobrą sytuację gospodarczą nad Wisłą i politykę właśnie naszego rządu. A zatem czy należy oczekiwać, że tych powrotów będzie więcej i rząd będzie je wspierał? Panie redaktor, powroty jest, są jednym z priorytetów mojej działalności polonijnej. Priorytetem numer jeden jest, i to jest nasza prośba też do wszystkich organizacji. Ja mówiłem o tym, co rząd polski robi dla Polaków, mówiłem o partnerstwie. Pole, partnerstwo polega na tym, że obie strony wzajemnie coś z siebie dają, więc ja tutaj opowiadałem o różnych programach, o tym podwojeniu funduszy. Na, na Polaków za granicą, na Polonie, ale też to, jeżeli traktujemy się po partnersku, no to obie strony coś z siebie dają, nie dla, nie dla nas, nie dla rządu, tylko wszyscy działamy dla, dla Polski, bo to, że jesteśmy aktywnymi Polakami za granicą, m, to po prostu świadczy o tym, że kochamy Polskę i chcemy dla niej jak najlepiej. My też kochamy Polskę i każdy może kochać Polskę, niezależnie czy mieszka nad Wisłą, czy gdzieś na drugim końcu świata. Yy, I tu prośba. Pierwsza, Broń, bądźmy obrońcami dobrego imienia Polski wszędzie tam, gdzie jesteśmy. My, jako rząd, oczywiście podjęliśmy tutaj szereg działań w ostatnich latach z tym związanych, ale 20 milionów Polaków, jeżeli każdy z nas by się wziął do obrony Polski wszędzie tam, gdzie jest za granicą, no to skala dotarcia jest gigantyczna. Przekonajmy, opowiedzmy o prawdziwej historii Polski, o różnych wydarzeniach, walczmy ze stereotypami. Jeśli przekonamy trzy osoby, no to 20 milionów razy trzy skala oddziaływania jest gigantyczna. A pod, pamiętajmy, że jedno mówi, mówi rząd w telewizji, czy w mediach czy ambasady, ale co innego, jak powie, to sąsiad, kolega z pracy, członek rodziny, czyli osoba, którą, która jest znana, lubiana, nazwona zaufaniem. Tak, zaufaniem, skala takiego, takiej narracji. Będzie bez porównania skuteczniejsza i głębsza. Więc obrona dobrego imienia Polski. Druga prośba to tworzenie propolskiego lobby wszędzie tam, gdzie Polacy są. Pamiętajmy, że w wielu miejscach na świecie Polacy są na przykład już wyborcami, obywatelami w krajach, gdzie mieszkają. Bardzo ważne jest to, aby utworzyć zorganizowaną grupę, która, o którą to w procesie demokratycznym zabiegające o głosy politycy w tym kraju, gdzie, gdzie nasi rodacy mieszkają, będą zabiegać. Polacy mogą powiedzieć, y, y, jest nas tylu i tylu, to jest duża grupa wyborców, warto ich przekonać do siebie, ale drogi kandydacie z partii X czy Y, co masz do zaproponowania dla nas, co masz do zaproponowania dla upamiętniania polskich miejsc na terenie naszego kraju, co masz do zaproponowania wreszcie w stosunkach z Polską, czy jak będziesz premierem, prezydentem naszego kraju, w którym mieszkamy, to załatwisz dla Polski sprawy takie i takie. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych w tym roku czekają nas wybory. No i to jest pytanie. 10 milionów Polaków, 10 milionów wyborców w wyborach z jesieni 2018 roku udało się zorganizować różne struktury Polonia for Trump czy Polish Americans for Trump, i w kilku swing state udało się przechylić szale dla pana prezydenta Trumpa. Pan prezydent o tym wie. Nie jest żadną tajemnicą, że w pierwszej rozmowie z prezydentem Dudą i telefonicznej, i w pierwszej rozmowie na żywo bardzo długo za to dziękował, za głosy Polish Americans. I myślę, że jego liczne korzystne dla Polski decyzje ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich na terenie Polski, czyli rewolucją w realnym poczuciu naszego bezpieczeństwa, czy w zniesieniu wiz, to wszystko jest tak, owoc dobrych relacji polsko-amerykańskich, ale też tego, że pan prezydent Trump liczy na głosy yy, rodaków, 10 milionów Rodaków w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście skoordynowana grupa powinna rozmawiać ze wszystkimi i z obozem republikańskim, demokratycznym, co taki obóz ma, do... ale drodzy Państwo, to jest przejaw nowoczesnego, skutecznego patriotyzmu, inne mniejszości narodowe. W sposób skoordynowany i skuteczny to robią. Trzeci element naszych priorytetów to przekazanie polskości następnym pokoleniom z językiem polskim na czele polskiej kultury, tradycji, historii, polskiej wiary, ale z językiem polskim na czele trudno mówić o sobie, że jest się patriotą, jeśli na przykład mamy polskie małżeństwo, które nie przekazuje polskości swoim dzieciom. No to jest, tego nie da się wytłumaczyć. Nawet jak jest mieszane małżeństwo, to trzeba stawać na głowie i robić wszystko, żeby język polski dziecku przekazać. Malutkie dziecko bez najmniejszych problemów język polski wchłonie. Będzie mówić perfekt w języku kraju, w którym mieszka, plus w języku polskim, bez żadnego wysiłku w sposób naturalny, ale to takiemu dziecku otworzy możliwość wyboru tożsamości, kim jestem. Czy jestem Polakiem, czy jestem mieszkańcem kraju i obywatelem i z tym się utożsamiam, tego kraju X, w którym mieszkam, czy jestem pół na pół. Ucząc języka polskiego dajemy dziecku możliwość wyboru. Traktujemy go w sposób podmiotowy. Ty wybierzesz, kim będziesz dorosły. Nie ucząc go polskiego w wyniku naszego lenistwa, nie zamykamy mu pewną tu ścieżkę. To my naszym lenistwem decydujemy, że na pewno nie będzie on miał możliwości takiego kontaktu z Polską, ze swoimi dziadkami, przodkami, kulturą, ale też na przykład wyjazdu do Polski. Nie ucząc dziecka polskiego absolutnie podejmujemy decyzję, że nie będzie on mógł mieszkać w Polsce de facto. Tak? I czwarta rzecz, o której pani redaktor mówi, powroty, to jest czwarty nasz priorytet, łączący się tak naprawdę z priorytetem trzecim, żeby wrócić do Polski, trzeba nauczyć dzieci języka polskiego, trzeba uczyć dzieci polskiego. Ucząc dzieci polskiego, na przykład mieszkając na wyspach, mówię tutaj o tej świeżej naszej emigracji sprzed kilku lat, my dajemy nam możliwość powrotu w każdej chwili, kiedy będziemy chcieli. Jeśli nie nauczymy dziecka polskiego, wrócić nam będzie bez porównania trudniej. Sami sobie zamykamy też i dziecku, i sami sobie drogę zamykamy. Będzie wielki program powrotowy. Pamiętajmy, i zwracam się do naszych rodaków za granicą, Polska na Was czeka, to jest Wasz dom. W każdej chwili możecie do Polski wrócić. Daliśmy Wam tego typu narzędzia, jak choćby karta Polaka, nawet dla tych rodaków, którzy utożsamiają się z Polskością, a nie mają obywatelstwa. Karta Polaka daje Wam możliwość osiedlenia się w Polsce i dość szybko zdobycia polskiego obywatelstwa to jest też rozwiązanie prawne, które wypracował nasz nasz rząd. W czerwcu Lipcu w wakacje zostanie przez premiera Morawieckiego ogłoszony wielki program powrotowy. Tematka powrotów jest tematyką osobiście ważną dla pana premiera Morawieckiego i będziemy mieli tutaj wielki program powrotowy, ale to pewnie na następną audycję, bo bo, bo tutaj zerkam na zegarże i tak pewnie przekroczyliśmy troszkę czasu. Właśnie mam nadzieję, że pan minister przyjmie zaproszenie do udziału w kolejnym spotkaniu. Dziś bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam naszym słuchaczom, że Państwa gościem był pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.